Okay. Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto Bitcoin 42 810, 27 czasu polskiego. Rezerwy bitcoina na giełdach z dźwignią, wzrastają, natomiast rezerwy bitcoinów na giełdach spotowych, czyli RBTCS pozostają na tym samym poziomie. Za chwilę o Bitcoinie, to nie są porady inwestycyjne i jeszcze na samym początku ogłoszenie. Pamiętajcie, jest dużo. Profili, jak się okazuje, które podszywają się pod Juliana Krypto, czyli pode mnie, oferując wam m.in. ogromne zyski. Także podsumowując, ja nie posiadam publicznego kanału na Telegramie. Najzabawniejsze jest to, że oni tutaj piszą, że to jest moje prawdziwe konto, ale oczywiście takich oszustów na rynku kryptowalut, którzy podszywają się pod kogoś jest znacznie znacznie więcej i prawdopodobnie jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej. A teraz newsy ze świata kryptowalut. Kanadyjska agencja do spraw wywiadu finansowego przewiduje wzrost przestępczości związanej z kryptowalutami wraz z ich adopcją. Po prawej stronie widzimy raport roczny i co ciekawe Jamie Dimon, CEO jednego z największych banków na świecie JP Morgan wypowiada się na temat Bitcoina. Posłuchajcie. i've always been deeply opposed to crypto, bitcoin, et cetera. you pointed out only the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance. and that is a use case uh, because it is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, because it doesn't go through. as you mentioned, all these systems have been built up over many years, you know your customers, sanctions, ofac. It's, they can get bypassed all of that. I, if i was the government, i'd close it down. Także Jamie Dimon skrytykował Bitcoina, uważa, że zamknąłby Bitcoina, gdyby był rządem USA. Mówi, że Bitcoin jest używany do prania brudnych pieniędzy, unikania płacenia podatków, ale co ciekawe, społeczność na X, czyli Twitterze, sprostowała jego wypowiedź, pisząc o tym, że mniej niż 1% wszystkich rocznych transakcji na kryptowalutach to transakcje przestępcze. O oficjalne światowe estymaty w stosunku do rynków tradycyjnych Sugerują, że aż 2 do 5% to transakcje przestępcze. Zatem społeczność na Twitterze bezpośrednio podsumowała to 1% nielegalnych transakcji rocznych na kryptowalutach w stosunku do około 2 do 5% w tradycyjnych finansach. Co ciekawe, warte jest również dodania to, że Jamie Diamond nie pierwszy raz wypowiada się na temat Bitcoina, a wypowiadał się już na temat Bitcoina w roku 2017, gdy wyciekła pogłoska, że Chiny zamierzają zbanować wszystkie giełdy kryptowalutowe. Powiedział wtedy: Nie każcie mi tego shortować, to może kosztować nawet 20 tysięcy dolarów, zanim to się stanie, ale w końcu to wybuchnie. Tym samym zasugerował, że Bitcoin to fraud, po czym Bitcoin spadł o 35%. W 7 dni, ale bardzo szybko odreagował. No i od tamtego czasu Bitcoin w zasadzie cały czas jest na wzrostach, a te predykcje Jamie Daimona po prostu się nie sprawdziły. Ale cóż się dziwić, przecież Bitcoin jest ogromną konkurencją dla banków, m.in. dla JP Morgan, który, będąc jednym z największych na świecie banków, jest również jednym z największych na świecie pośredników w przekazywaniu transferów pieniężnych. Przy przechowywaniu środków innych ludzi, a w momencie, gdy bitcoin rozwija się i prześciga coraz to kolejne narodowe waluty, to w takiej sytuacji przychody banków długoterminowo mogą być coraz bardziej zagrożone. Na wzrostach bitcoin wyprzedza już Tesle, Mete i Berkshire Hathaway, wyprzedza również waluty narodowe tajskiego bata, jak również polskiego złotego i plasuje się w tym momencie na szesnastym miejscu za meksykańskim peso, rosyjskim rublem czy frankiem szwajcarskim. A Komitet Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zatwierdził ustawę mającą na celu wsparcie technologii blockchain, co stanowi mały krok dla przyjaznych kryptowalutom działań. Ustawa ma na celu promowanie konkurencyjności Stanów Zjednoczonych w dziedzinie technologii blockchain, jednak nadal wymaga zatwierdzenia, po prawej jest oficjalny dokument. Natomiast według wpisu na Twitterze Tether obecnie posiada prawie 2,5 miliarda dolarów w bitcoinie, gdzie średni koszt zakupów bitcoinów przez Tethera wynosił niespełna 22,5 tysiąca dolarów. Tether jest to największy stablecoin, którego kapitalizacja ciągle rośnie i jest już prawie na poziomie 90 miliardów dolarów. Widząc zatem te ogromne wzrosty w kapitalizacji Tethera, możemy sobie zadać tylko pytanie, kiedy te stablecoiny zaczną wpływać na giełdy, tym samym jeszcze bardziej pompując Scenę bitcoina, bo na chwilę obecną od długiego czasu poziom rezerwy stablecoinów na giełdach się utrzymuje w momencie, gdy kapitalizacja tetera ciągle i systematycznie rośnie. A zwróćmy uwagę na rok 2020 i 2021, wtedy ogromne mintowania tetera, które następowały jeszcze przed tymi parabolicznymi wzrostami bitcoina, natomiast już na parabolicznych wzrostach, dopiero wtedy te stablecoiny faktycznie były przelewane na giełdy. I zatem powstaje pytanie, co stanie się w momencie, gdy te stablecoiny zaczną wpływać na giełdy, czy ta cena będzie pompowana jeszcze bardziej? A jeżeli mowa o pompach, to w ciągu ostatnich 24 godzin ponad 120% pompy na tokenie BTT, czyli BitTorrent, ale powód tej pompy nie do końca pozostaje jasny, natomiast to, co jesteśmy w stanie przewidywać, to pompy. Które powstają po różnego rodzaju konkretnych wypowiedziach lub tweetach, tak jak to w przypadku Helium który wzrósł w ciągu ostatniej doby o ponad 97%. Helium odnotował ten wzrost po wprowadzeniu ogólnokrajowego planu telefonicznego opartego na sieci Helium i napisali o tym oni na swoim Twitterze Leveraging, the Helium Network, Helium Mobile Launches, Nationwide Phone Plan for $20 a month. I w ciągu dosłownie kilku godzin cena tego tokena zaczęła bardzo dynamicznie iść w górę. Oczywiście nie wszystkie tego rodzaju tweety są proste do wychwycenia przez algorytmy. Zobaczcie, jakie możliwości dają narzędzia na Max Data App XGPT, których zadaniem jest wychwytywać właśnie tego rodzaju lub podobne tweety, które mogą wpłynąć na ceny konkretnych coinów. Jestem teraz na narzędziu XGPT od Max Data Up. klikam w menu po prawej stronie i wybieram tworzenie reguły. I przy tworzeniu reguły mamy takie możliwości jak na przykład filtracja według sentymentu, czyli jeżeli dany tweet będzie uznany przez algorytm GPT za bardzo pozytywny albo bardzo negatywny, to możemy taki tweet otrzymać lub nie. Filtr GPT zgodności z regułą, w którym możemy po prostu opisać to jakiego rodzaju tweety nas interesują, aby je otrzymywać. I w przypadku takiego tweeta moglibyśmy dać taki opis. Tweet about launching new features, important plans or partnership. Czyli tweet mówiący o nowych funkcjach, ważnych planach albo współpracach. I w takiej sytuacji algorytm GPT na MaxData App sprawdza, czy dany tweet wpasowuje się w opis danej reguły, czy nie. I jeżeli się wpasowuje, to wysyła powiadomienie na stronie oraz na telegramie. Najważniejsze jest to, że można dodać obserwowane konta i np. całą kategorię kont, przykładowo projekty top 50 lub giełdy krypto top 10 oraz dodatkowe autorskie warunki, które muszą być spełnione, jak na przykład wzmianka o dowolnym słowie z wybranej przez nas lub stworzonej wcześniej grupie słów. Na przykład bycze słowa. Ja uważam, że w przeciągu najbliższych tygodni będzie takich sytuacji jeszcze cała masa, gdzie konkretne coiny będą mówiły o nowych funkcjach, a następnie będą rosły o 50 lub więcej procent, więc oczywiście o ile będziemy wykorzystywać narzędzia to jedno, ale również napiszcie w komentarzach jakie wy macie pomysły na to, żeby jak najszybciej tego typu informacje zdobywać i wykorzystywać, jakie macie źródła do znajdywania tego typu informacji lub może jaki system proponujecie na Magdacie skonstruować, abyśmy razem takie informacje mogli jak najszybciej przetwarzać i pod nie grać. Już dostępna jest najnowsza aktualizacja Bitcoin Core, która zawiera eksperymentalne wsparcie dla protokołu Volume 2, który ma na celu szyfrowanie komunikacji pomiędzy węzłami, co ma za zadanie zmniejszenie ryzyka ataków na sieć Bitcoina. A w momencie, gdy Bitcoin przebija swoje kolejne poziomy 43 i 44 tysiące, rosną również pozycje na giełdach typu futures, i tak jak ostatnio pokazywałem tę linię, która z punktu widzenia analizy technicznej być może właśnie stała się Wsparciem i jeżeli powrócilibyśmy na ten poziom, być może byłby to ciekawy moment do kolejnego łapania ceny bitcoina na wzrosty. No ale pytanie, jak długo ten bitcoin będzie rosnąć? Jeżeli podzielimy cenę bitcoina przez NASDAQ, a następnie przez CPI, czyli indeks cen konsumenckich w Stanach Zjednoczonych, to otrzymamy ten wykres, który ja nazwałem Bitcoin's Purchasing Value, czyli realna wartość siły nabywczej bitcoina. I to, na co zwrócimy uwagę, to te silne Poziomy, na których Bitcoin był tradowany jeszcze w roku 2022, i właśnie do tych poziomów teraz dobijamy. Następny opór jest z roku 2017 ze szczytu HOSSY i widzimy, że przestrzeń do tamtych poziomów kilku lub kilkunastu procentowa dla Bitcoina jest. Kolejna rzecz, na którą zwrócimy uwagę, to halvingi. I tak moment pierwszego halvingu Bitcoin systematycznie rósł do halvingu, natomiast w samym momencie halvingu spadek Bitcoina o około 11% w ciągu miesiąca. Do drugiego halvingu Bitcoin również systematycznie rósł, a zaraz po Przepołowieniu nagrody dla górników spadek bitcoina w ciągu miesiąca o około 21%. I do trzeciego halvingu również widzieliśmy systematyczne wzrosty, co prawda wcześniej były duże odreagowania cenowe i podobnie jak w poprzednich sytuacjach, bitcoin odreagował część tych wzrostów, spadając w przeciągu dwóch miesięcy o ponad 24%. Schemat, który się nasuwa, to to, że każde kolejne odreagowanie jest nieco większe. Ale zwróćmy również na zachowanie się ceny Bitcoina przed tymi wydarzeniami. Plus 500% od dołka do halvingu, plus 174% od drugiego dołka do drugiego halvingu, a następnie plus 131 do trzeciego. I znowu to co widzimy teraz, to to, że każde kolejne wzrosty były coraz mniejsze. A każde kolejne odreagowanie coraz większe, ale zwróćmy uwagę na bieżącą sytuację, gdzie już Bitcoin wzrósł o ponad 200%. Zatem zadam wam pytanie, które zadaję już od wielu miesięcy. Czy to nie jest tak, że traderzy, którzy widzieli poprzednie wzrosty przed i po halvingach, już teraz starają się je rozegrać, i być może ta cena zostanie do momentu halvingu naprawdę mocno spompowana, a sam moment przepołowienia nagrody dla górników jako moment idealny do sprzedaży i tym samym odreagowania wcześniejszych wzrostów bitcoina. Ale cenę bitcoina można wizualizować również. Na inne sposoby, na przykład na tym wykresie podzieliłem cenę bitcoina przez sumę kapitalizacji największych światowych walut i dzięki temu otrzymałem wykres, w którym dobiliśmy właśnie do oporu z poziomu roku 2017, ale jeszcze jest przestrzeń do poziomów oporu z roku 2021. A co wy na ten temat sądzicie? Jak wy analizujecie bitcoina, jak do niego podchodzicie? No a na sam koniec, kiedy zaczynałem nagrywać ten materiał, bitcoin był poniżej 43 tysięcy dolarów, a teraz już wrócił na poziomy 43 300. I to co zanotowaliśmy w międzyczasie, to na tych spadkach Anomalie, jeżeli chodzi o traderów na giełdzie Binance. Sprawdźmy, jak to wygląda na metryce CBR. I co ciekawe, zakupy na Binance pojawiły się jeszcze przed tym zjazdem cenowym Bitcoina. Innymi słowy, wtedy Bitcoina nie kupowali traderzy na Coinbase. A druga anomalia, którą można zanotować, to w momencie już tego finalnego dołka. Po którym nastąpiło odbicie. Dajcie znać, jak Wy analizujecie Bitcoina, Altcoiny, pod które uważacie, że warto jest teraz grać. Czy uważacie, że ta filtracja XGPT na Max Data App może być pomocna w wyszukiwaniu wartościowych tweetów? Czy uważacie, że te Stablecoiny, które być może będą wpływać na giełdy, będą w stanie spompować cenę Bitcoina jeszcze bardziej? I co byście odpowiedzieli Jamie'emu Diamondowi, gdybyście wiedzieli, że może Was usłyszeć? Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.